Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Niedawno mieliśmy aktualizację zarówno dla R2S, jak i Mini 3 Pro, ale też dla aparatury DJI RC. Była to aktualizacja V01020000. Między innymi ona wniosła support, czyli wsparcie dla modelu DJI R2S, ale też mamy w tej chwili nową funkcję przesyłania zdjęć i filmów do urządzenia mobilnego, która nazywa się FlyShare. I FlyShare właśnie pozwala na taki szybki transfer poprzez Wi-Fi. Za chwilę zobaczycie, jak to się robi. Generujemy sobie po prostu sieć Wi-Fi i przesyłamy pliki z tego urządzenia na telefon. I teraz to, co jest istotne, musi być aktualizacja aplikacji, czyli wersja aplikacji V1.7.8 lub późniejsza. W tej chwili już przed Mavic 3, kolejna aktualizacja wczoraj, więc znowu się coś dzieje, ale mniej więcej to była 1.7.8 lub późniejsza. Ok, teraz ważna sprawa, a mianowicie jak to będziemy robić. Wchodzimy sobie do albumu i tutaj w albumie mamy ikonę kontrolera z siecią Wi-Fi. Generuje nam się kod QR, który widać od razu, prawda? I następnie przechodzimy do urządzenia mobilnego, przechodzimy również do albumu i tutaj mamy ikonę Quick Transfer, ale przy tej ikonie Quick Transfer jest też ikona skanera. Taka malutka ikonka skanera i w tym momencie ten skaner nam się uruchamia. Teraz skanujemy sobie ekran i przyłączamy się do sieci bezprzewodowej. I teraz widać, które zdjęcia możemy czy filmy przenieść. Na przykład te 4 i jeszcze dajmy na to takie 2. Download. I w tym momencie trwa już zapisywanie w pamięci urządzenia. Mamy to. I teraz już widać, że wszystkie zdjęcia i filmy, akurat ja wybrałem tylko zdjęcia, są w pamięci urządzenia mobilnego. Można korzystać, udostępnić je na social media, przeedytować lub też stworzyć własny film. Dzięki Wam serdeczne za uwagę. Bardzo prosty i efektywny sposób, bo do tej pory nie mieliśmy możliwości komunikacji z tym pilotem. A w tej chwili, jeżeli jesteśmy na przykład na wakacjach albo wyjeździe weekendowym, jesteśmy w stanie podzielić się tymi wrażeniami na bieżąco. Dzięki serdeczne za uwagę. Dla osób, które zaczynają swoją przygodę z dronem, pamiętaj, że mam szereg warsztatów bezpłatnych, z których możesz przejąć część moich doświadczeń. Wszystkie linki znajdziesz w opisie pod filmem. Są też oczywiście warsztaty aplikacyjne i produktowe premium, do których bardzo serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!